Witam Was bardzo serdecznie jeszcze w tygodniu Miłosierdzia Bożego. I tak dla radości chciałabym się podzielić dzisiaj z Wami takim przepisem kulinarnym. Jeszcze jak zrobić taką bardzo prostą babkę, która zawsze wychodzi, bo nie zawsze, czasami przeważnie różne są przepisy, no i te babki mogą nam opaść. Opadają. Ja i dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć, że mam taki przepis podzieli, który właściwie zawsze wychodzi. I jest bardzo taki korzystny, bo ta babka może służyć też jako biszkopt. Więc tak. Oczywiście podam przepis w opisie. A jeszcze na początek powiem tak. Cztery żółtka ubijam osobno i do tego białka osobno. I to nie jest, i to jest tak, żółtka ubijam z 3 łyżkami majonezu. To jest babka majonezowa. I na końcu do tego jest 0,5 szklanki mąki pszennej. 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, łyżeczka proszku do pieczenia, trochę do żółtek się daje olejku, aromat, akurat mam cytrynowy, troszkę, no i do białek się daje szklankę cukru. I oczywiście zawsze, jak na końcu się doda białka, to wszystko. Jak wiemy, mąkę warto jeszcze przez sitko przesiać i najlepiej już mikserem nie mieszać mąki. A piecz do nagrzanego piekarnika najlepiej, to zależy jaki kto ma piekarnik i jak kto wie u siebie, jak on piecze. Czy to ja ostatnio nawet wypróbowałam na drugiej półce od dołu, nie na środkowej. I proponuję jeżeli jest z tych nowych piekarników, to wystarczy, wydaje mi się, 160 stopni, żeby góra tak się nie spaliła. Więc serdecznie zapraszam. Najpierw ubiję żółtka i się wtedy zobaczymy. I w ten sposób, kiedy żółtka wymieszałam też z 3 łyżkami majonezu, dodałam parę kropel aromatu. W taki sposób dajemy to do białek ubitych z cukrem. I już wszystko mieszamy łyżką. Nie mieszamy mikserem. I ona jest bardzo pulchna. Polecam bardzo, babka majonezowa. I teraz delikatnie przesitko mąkę, 0,5 szklanki, żeby jednak była jeszcze lekka. I delikatnie wymieszamy. Zawsze warto, żeby mąkę mikserem nie mieszać. Dajemy pół kolejną mąkę.
delikatnie łyżką mieszamy wszystko i oczywiście dajemy jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia. Bardzo widać, jak jest delikatne. Teraz takie bardzo. To jest jeszcze przepis, otrzymałam od mojej znajomej, która właściwie miała ten przepis od swojej mamy. I tu mam kartkę, i łyżeczka proszku do pieczenia. A jeżeli chodzi o foremkę, to zaraz pokażę. Masłem wysmarowałam i posypałam bułką tartą. Do nagrzanego piekarnika piec no około 40 minut. Zresztą jak każdy wie, trzeba obserwować, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Ale oczywiście jak ktoś nie ma, można i w prodziżu. I to w taki sposób to wygląda. O, coś takiego. O, nawet są takie pęcherze. To i tu mam, ja mam taką średnicę foremki. To nie jest taka duża. Typowa na babkę z tym. Więc ja później widzimy się ponownie. Średnica jest ta 24-25 cm. Mam już tu przygotowaną. I czekam, bo piekarnik się rozgrzewa, więc za chwilę będę wkładała. Także życzę Wam smacznego. I naprawdę polecam ten przepis, a też dużo błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech Pan Jezus miłosierny błogosławi, a Maryja niepokalanego serca będzie Was otula swoim płaszczem. Kochani, i dodaję na każdy dzień sił w życiu. Także więc moi drodzy w Chrystusie Panu, tak właśnie tej wielkości wyszła mi ta babka majonezowa. Oczywiście jak ostygnie, trochę pękła, ale ona jest. Może przekroję i jeszcze w dowoli, jak wolicie. Ja ostatnio na Wielkanoc, jak robiłam, to zrobiłam polewą czekoladową i całą czekoladę z mlekiem w garnuszku i posmarowałam. Ale jak ktoś woli mi słodką, to można lub cukier puder polać, trochę cytryny. I w taki sposób, o, pyszna jest, miękka, taki kuch, bardzo mięciutka jest, więc życzę udanego wypieku i pozdrawiam. Panem Bogiem. Niech to będzie na chwałę
Boże, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli i kolejnych tygodni z Panem Bogiem.